przebaczenie. W ogóle w czym problem z przebaczeniem? Czemu o czymś takim rozmawiać? Bo jeśli byśmy założyli, że wszystko jest fajnie, dobrze, tak jak wierzę, że miało być na tym świecie, to problem przebaczenia, nie musielibyśmy dyskutować problemu przebaczenia. Przypuszczam, że nie byłoby konfliktów, nie byłoby krzywd, ale tak się złożyło, że to jest dla nas codzienność, że to jest to, tamta rzeczywistość, która miała być taka bez konfliktów, bez krzywd, to jest dla nas troszkę odleglejsza w naszym, tutaj w naszej rzeczywistości. Natomiast nasza codzienność wygląda w ten sposób, że co chwilkę mamy do czynienia z jakimiś konfliktami. My się czujemy pokrzywdzeni, ktoś się czuje pokrzywdzony. Szczerze mówiąc, w przypadku konfliktów bardzo często jest tak, wydaje mi się, że wszystkie strony czują się pokrzywdzone w jakiś sposób. Nie rozkłada się to tak, że wiadomo, że prawda, ten jest właśnie tym napastnikiem, ten drugi jest tym, który odbiera razy i w związku z tym tak można ładnie powiedzieć sztywno, no ten powinien jakoś to załatwić, a ten tutaj, ten jest w porządku. Najczęściej więcej stron czuje się pokrzywdzonych. No i chciałem mówić o przebaczeniu, ale żeby wybierać, czy to przebaczenie jest fajne, czy nie i w ogóle, czy tak jak był tytuł tego wykładu, czy to przebaczenie to jest oznaka słabości, czy wręcz przeciwnie. Niektórzy mówią, że w zasadzie tylko właśnie silni potrafią przebaczyć, słabi nie. Ale trzeba by dla porządku zobaczyć, jakie inne mamy opcje. Jak sobie ludzie w ogóle radzą z konfliktami, z krzywdą, z tym, że coś jest nie tak. Pierwsza opcja. Nie mówię, że te opcje są całkowicie rozłączne i wykluczające się. Bardzo często ten sposób radzenia sobie z krzywdą, z problemami jest różnoraki. Próbujemy różnych sposobów. Pierwsze, które nazwałem izolacja. Jeśli czujemy się skrzywdzeni, jeśli jest jakiś problem, no jest to jeden ze sposobów. Gdzieś tam uciec, gdzieś tam wyjść poza zasięg możliwości krzywdzenia nas, zwłaszcza jeśli, no bardzo często, jeśli nie mamy żadnej innej możliwości postępowania. Tak po prostu ludzie w sposób racjonalny reagują. Jeśli nie potrafią nic innego zrobić, no to muszą się schować. A wracając jeszcze do tego, tak w ogóle, konflikt, krzywd, skąd to się w ogóle wzięło, to przypuszczam, że jakbyśmy porozmawiali sobie z ewolucjonistami, byłoby to rzecz naturalna, to znaczy konflikty muszą być, bez konfliktów nie byłoby rozwoju. No oczywiście jak są konflikty, to musi być czyjaś krzywda, no bo zawsze musi być ten któryś, ktoś wygrany, ktoś lepszy, który przetrwa. Natomiast sądzę, że z punktu widzenia chrześcijanina wygląda to zdecydowanie inaczej. Te konflikty i krzywdy to są wynikiem tego, że świat się zmienił, że na świecie pojawił się grzech. Tak nie miało być. W związku z tym, w zależności od takiego ogólnego ludzkiego podejścia, też różnie sobie z tą krzywdą, z konfliktami ludzie, wydaje mi się, próbują radzić. Jedno, tak jak mówiłem, izolacja. Można się próbować w jakiś tam sposób odgrodzić od źródła krzywdy. Czasami nawet tylko mentalnie, w sensie, no, jeśli jesteśmy z kimś związani, kto nas krzywdzi, to może staramy się nie być tak bardzo od niego zależni. Wydaje nam się, że to poczucie krzywdy będzie mniejsze. W jakiś tam sposób jest to sposób poradzenia sobie, ale nie jest to sposób poradzenia sobie do końca. To chyba zdajecie sobie z tego sprawę. Po prostu problem nie jest rozwiązany. Jeśli nasze poczucie nadal jest takie, jakie było, to znaczy nadal czujemy się skrzywdzeni, no to może czujemy się w jakiś tam sposób bezpieczniejsi, ale konsekwencje skrzywdy zostają, prawda? Druga, co nazwałem otwartą walką, to jeśli najpierw może te takie typowo ludzkie zachowania, wydaje mi się, związane chociażby z takim podejściem ewolucyjnym, że no, silniejszy ma zwyciężyć, jeśli nie jesteśmy silniejsi, to trzeba uciekać, jeśli jesteśmy silniejsi albo jest szansa, że będziemy w stanie komuś przyłożyć, no to może
możemy podjąć otwartą walkę w związku z krzywdą, konfliktem. To ta druga opcja. Trzecia opcja, taka czasami może już bliższa, tak, sprawiedliwa kara, jeśli stwierdzamy, że ktoś postąpił niewłaściwie, to może sprawiedliwość wymagałaby, żeby został ukarany. Już na razie abstrahując, może w jaki sposób. Jeśli mamy tą władzę, żebyśmy my go ukarali, no to my go ukaramy, a może jest jakaś inna władza, która mogłaby go ukarać za tą niesprawiedliwość, którą nam wyrządził, za tą krzywdę. Zemsta. Powiem szczerze, no to brzmi, to już tak pejoratywne ma wydźwięk, ale wydaje mi się, to nie jest dalekie od co jest zemsta. No chęć ukarania kogoś. Prawda? No i w poczuciu tego mszczącego się to chyba też jest sprawiedliwe, także to nie jest dalekie od tego punktu według mnie sprawiedliwa kara. Tylko, że jest to takie z określeniem pejoratywnym zemsta, że jako coś takiego brutalnego, perfidnego, prawda, sprawiedliwa kara może się dokonać w obliczu sprawiedliwości, w obliczu jakichś tam porządku publicznego nawet, prawda? Opcja jeszcze jedna sposobu radzenia sobie z krzywdą, z konfliktem. Próba zapomnienia. W ten sposób może czasami nie ma innej, znaczy tak, czasami nie ma opcji, że możemy się odizolować od tego źródła jakiejś krzywdy albo komuś to od kogoś, kto nam to wyrządził. Nie jesteśmy w stanie wyegzekwować naszych praw, jeśli uważamy, że naszym prawem jest tą krzywdę w jakiś sposób zadośćuczynić, albo w sposób prawny, albo w sposób jakiś taki no, mniej elegancki, który tutaj określamy mianem zemsty. Ale to też nie jest zawsze i wszystko, co... To znaczy tak, przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że takie... że zapomnieć na życzenie bardzo trudno o czymś zapomnieć. Można się starać, można zaprzątać sobie głowę czymś innym, można próbować zająć się innymi sprawami, odłożyć to jakby na boczny tor, stwierdzić, że mniej się tym zajmujemy, ale mimo wszystko nie jest to coś, nad czym jesteśmy w stanie do końca zapanować. I w dodatku bardzo często dotyczy to takiego zapomnienia no, można powiedzieć bardzo świadomego, natomiast bardzo często jest tak, że poczucie krzywdy, nawet jeśli swoim wysiłkiem albo z czasem zapomnimy w sposób taki świadomy, to jednak pozostawia w nas różne takie bodźce, które w przypadku czasami potrafią się budzić w przypadku, że ta sytuacja się przypomni albo nagle z jakiegoś powodu coś stanie się podobne do tego, co wydarzyło się kiedyś. W związku z tym to zapomnienie też może być problematyczne. No i ostatnia opcja dla ewolucjonistów, prawdopodobnie jakaś abstrakcja, no bo to zupełnie wbrew naturze, jak to przebaczenie, jeśli jest walka, jest to po to, żeby ten konflikt miał jakiś efekt, żeby był jakiś zwycięzca. A jednak z punktu widzenia chrześcijańskiego wydaje mi się, że ten punkt ostatni powinniśmy najbardziej się nad nim zastanowić, czy go rozumiemy i jak on wygląda. Wracając jeszcze do tych, może nie wszystkie punkty będę się starał omawiać, tak jak mówiłem, takie poczucie sprawiedliwości czasami jest realizowane w sposób jawny, a czasami no właśnie w taki zemsty, mniej lub bardziej eleganckiej. No i jest takie bardzo ładne powiedzenie, nie wiem czy ładne, zemsta jest słodka. I czy zemsta naprawdę jest słodka? Z paru artykułów znalazłem takie dane dotyczące właśnie efektów, sposobu postrzegania ludzi na zemstę i potem efektów tego, jak to wyglądało faktycznie w ich życiu. Tam były takie dane, że po doznanej krzywdzie ponad 50 ludzi deklaruje, że poczułaby się lepiej po ukaraniu sprawcy.
Oczywiście w zależności od nastawienia ludzie nie nazywają tego zemstą, mogą nazywać, że jeśli byłby ten sprawca sprawiedliwie ukarany, a niektórzy stwierdzają, że to już nie ma znaczenia w jaki sposób, ważne, żeby, że tak powiem, się zgadzało 50-50. I takie jest poczucie skrzywdzonych ludzi, statystycznie, tak w jakimś badaniu to wyszło. Natomiast następny punkt jest dosyć ciekawy, bo jeśli to w przebiegu prowadzenia jakichś takich gier społecznościowych były realizowane tego typu eksperymenty i po tym, jeżeli tym ludziom pozwolono się zemścić, pozwolono jakby ukarać sprawcę. To było w najróżniejszy sposób, no chociażby czy werbalnie, czy po prostu no w jakiś tam sposób został on napiętnowany publicznie, czasami to wystarczyło, ale okazało się, że potem proporcje się zmieniły zdecydowanie. Tak jak ludzie przewidywali, że ponad połowa przewidywała, że będzie, poczuje się lepiej, poczuje się szczęśliwsza, kiedy zostanie ten sprawca ukarany, ten, który nas skrzywdził, to po tym ukaraniu okazało się, że ponad 90% wcale nie poczuła się lepiej. I jeszcze jakieś tam inne badanie, które oglądałem, dotyczące takich bardzo biologicznych zachowań w trakcie zemsty, w trakcie wymierzania sprawiedliwości. Okazało się, że tak, realizacja takich planów zemsty sprawia ludziom przyjemność. I pobudzane są dokładnie te same ośrodki przyjemności, które pobudzane są w przypadku alkoholu, narkotyków i ze wszystkimi tego niestety konsekwencjami. To znaczy, taka przyjemność z zemsty jest tak jak przyjemność w przypadku alkoholu, narkotyków krótkotrwała i po to, żeby, że tak powiem, mogła być kontynuowana, to wymaga zwiększenia intensywności bodźców. To znaczy, kolejna zemsta musi być no, mocniejsza, bardziej efektowna, efektywna, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie działa tak, jak w pewnym sensie jak uzależnienie. Także tyle na temat zemsty. Ja zdaję sobie sprawę, że większość z nas stwierdzi, że no, mszczenie się to nie jest nic dobrego. To już tak pejoratywnie wygląda, prawda? Ale możemy różnie nazywać różne rzeczy, to znaczy chęć czasami, możemy stwierdzić, że my absolutnie nie będziemy się mścić, my chcemy tylko sprawiedliwości i w bardzo sprawiedliwy sposób tej sprawiedliwości będziemy się domagać. No właśnie, i to taka konkluzja, czyjaś myśl, wydaje mi się też dosyć mądra w związku z tym, jak to fizjologicznie ta zemsta przebiega. Chcesz być szczęśliwym przez chwilę, zemści się. Chcesz być szczęśliwym zawsze, przebacz. I teraz, czy to jest takie proste? Przebacz. I o co w tym wszystkim chodzi? Starałem się zebrać kilka takich wątpliwości w związku z chęcią przebaczenia. No, mamy dobre chęci, żeby komuś przebaczyć. Poza tym jest to chrześcijańskie, jest to zgodne z, nie wiem, z zasadami zachowania dla innych dobrego, z kulturą i tak dalej. No więc, jeśli przebaczę, to wiele osób stwierdza, że no, to jest taki akt, który nic nie znaczy. To znaczy, co to znaczy przebaczyć, jeśli to jest tylko w mojej głowie, ja stwierdzę, że ja temu człowiekowi przebaczam, tak naprawdę nic się nie zmieniło. Że tak powiem, historii tym nie zmienię. Krzywda zostaje krzywdą, ten, który mnie skrzywił, zostaje tym, który mnie skrzywdził. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Taka pierwsza wątpliwość. Druga wątpliwość, a w zasadzie strach. No tak, jeśli potraktuję, że przebaczenie, no to jest rezygnacja z jakichś swoich praw, a przede wszystkim, no, jeśli ktoś zrobił coś złego, a ja mu przebaczam, no to może nie jest za bardzo fajnie, bo ja się zgadzam na to, że on zrobił to coś złego. I z jednej strony może jestem naiwny, a może w ogóle źle robię, bo
No bo dlaczego niby miałbym się godzić na niesprawiedliwość? Ludzie mają, że tak powiem, może to wynika z kultury, że zgodzę się owszem na niesprawiedliwość względem siebie, ale czasami są inne, wyższe priorytety. Przypomina mi się film Krzyżacy. Nie wiem, czy pamiętacie, dawno stary film. I tam Zbyszko zaatakował takiego krzyżaka, bo tam złożył takie młodzieńcze postanowienie, że zetnie 3 pawie czuby z hełmów krzyżackich. No i okazało się, że no źle trafił. Trochę zaatakował posła, został aresztowany. I potem rozegrała się taka scena, którą pamiętam, kiedy już nie pamiętam kto, czy to jego wuj, czy ktoś prosi tego posła, żeby odstąpił, przebaczył temu ten czyn, żeby, no bo temu groziła za to kara śmierci Zbyszkowi. No i odpowiedź tego krzyżaka jest taka, że no ja z całego serca przebaczam. No jestem chrześcijaninem, to nie ma żadnej nie ma żadnego problemu, przebaczam, ale to nie na mnie ten atak tylko był, to był atak na zakon, tego przebaczyć nie mogę, tego nie jestem w stanie przebaczyć. I wydaje mi się, że czasami też w ten sposób możemy się chcieć zasłaniać, to znaczy, że my jesteśmy tacy litościwi, przebaczający, znaczy chcielibyśmy za takich uchodzić, ale fajnie jest, jeśli znajdziemy jakiś haczyk, że jednak no nie możemy przebaczyć, bo to nie jest w naszym, zakresie. Następna wątpliwość. To nie będzie sprawiedliwe, to lekceważenie zła, no bo na czym polega sprawiedliwość? Oko za oko, ząb za ząb, nie? Kiedyś tak było, ale ludzie nadal stwierdzają, że kiedyś tak było, to było takie twarde prawo, ale to było dobre. Bo teraz, szczerze mówiąc, jak czytam komentarze w gazetach, czy w internecie, najczęściej pojawiają się jakieś sensacyjne wiadomości. Sensacyjne to znaczy jakieś zbrodnie, złe rzeczy, najbardziej te złe rzeczy, bo to się najlepiej jakoś sprzedaje. No i pod tym są swobodne komentarze. No, mówię o internecie zwłaszcza, no w gazecie nie przeczytam tych komentarzy. Teraz jest taka możliwość, że w zasadzie każdy może wszystko skomentować. No i szczerze mówiąc, jeśli są to jakieś takie drastyczne rzeczy, to połowa tych komentarzy jest w tonie zrobić mu tak samo. To będzie sprawiedliwe. Jak kogoś zabił, to go zabić. Jak komuś coś zrobił, to mu zrobić. To będzie sprawiedliwe. No i sądzę, że będąc chrześcijaninem też można się zastanawiać, czy to przebaczenie jest naprawdę sprawiedliwe, czy można od tak przebaczyć wszystkim i wszystko, prawda? A przede wszystkim, czy ja przy okazji nie lekceważę tego wszystkiego, tego problemu, tego zagadnienia. No, następna wątpliwość. Jak tak po prostu przebaczę, to ten ktoś może tego w ogóle nie zrozumie. On stwierdzi, że to wszystko było dobrze w takim razie. Nie będzie, jeśli ja będę nadal zagniewany, no to jest jakaś podstawa do tego, żeby ktoś to zrozumiał. A tak to zupełnie nie zrozumie tego przebaczenia. Bo kto by zrozumiał coś takiego, jak ja dostanę po łbie, pójdę do niego i powiem, nie było problemu, przebaczam ci. No to on chyba nie zrozumie tego. Takie wątpliwości są, prawda? Stracę możliwość rekompensaty. Tak, no czasami jest tak, że nasza krzywda jest szansa, że może mogła być naprawiona, mogła być zrekompensowana. Jak tak przebaczymy, to znaczy, że co, zrzekamy się tego naszego, tej naszej należności jakby z tytułu naszego, nie wiem, bólu, z tytułu naszego cierpienia, a może z tytułu jakiejś straty fizycznej, bo to może być, nie wiem, przebaczę komuś, kto mi ukradł coś, to co, znaczy, że nie chcę, żeby mi tego to oddał? Czy to na tym polega? To kolejna wątpliwość. No i jeszcze jedną wątpliwość taka mi się nasunęła. Stracę czujność. Żyjemy w świecie niestety takim, gdzie to, czego zacząłem, krzywda, konflikt,
jest na porządku dziennym, to jest naszą codziennością. W związku z tym w jakiś tam sposób w tym świecie staramy się przeżyć. Może nie mamy do tego podejścia takiego stricte ewolucyjnego, że przeżyje najsilniejszy, ale no my też staramy się jakoś przeżyć. W związku z tym, jeśli jesteśmy narażeni na konflikty, na kłopoty, na jakieś urazy, no to staramy się tego unikać, staramy się być czujni. A może jak tak będziemy przebaczać, to nasza czujność stępi się. Nie będziemy już tak wyostrzeni na to co ten drugi może mi zrobić złego. To takie wątpliwości, które wydaje mi się mogą się nasuwać w związku z tym, czy przebaczenie i w jaki sposób to przebaczenie ma wyglądać. Ale jest wynikająca i z psychologii, i ze Słowa Bożego różne rzeczy, które na pewno również są, jeśli nie przebaczę. I te, które znalazłem, I to jest z punktu widzenia w zasadzie dowolnych badań psychologicznych, że brak przebaczenia, owszem, jest to w jakiś rodzaj walki, jest to znowu krzywdzenie, z tym, że najczęściej jest i najbardziej samego siebie z tego braku przebaczenia. Druga sprawa, którą potem będę chciał bardziej omówić. Wydaje mi się, że w tym momencie zamykamy Bogu bardzo ważną drogę do nas. Bardzo ważną drogę, kiedy stwierdzamy, że z takich czy innych pobudek nie możemy przebaczyć, albo no, mamy pewne opory, granice, kiedy można przebaczyć, kiedy nie można przebaczyć. Nie przyjmuję uleczenia. Godzę się na to, aby gniew i żal decydowały o moim życiu. To też, sądzę, dalej jeszcze sobie bardziej omówimy. I również to przebaczenie, czyli za chwileczkę będę się starał tak, to co ja uważam, co jest najistotniejsze w przebaczeniu, może wtedy będzie jaśniejsze przedstawić, ale w związku z takim zahamowaniem możliwości, że gdzieś stawiamy granice naszemu przebaczeniu, jest to możliwość taka, że nie będziemy w stanie zrozumieć i przyjąć przebaczenia od innych. A tak jak mówiłem, w świecie takich konfliktów, wzajemnych problemów, wzajemnych zranień, wygląda to w ten sposób, że najczęściej tych zranionych jest więcej. To znaczy nie jest tak, że w przypadku konfliktu to jest jedna strona, tak jak mówiłem, jedna strona, która daje po łbie, druga, która po łbie ogrywa i zawsze wiadomo, kto komu ma przebaczyć. Najczęściej pokrzywdzeni czują się dwie strony, a czasami jeszcze ileś tam osób dookoła w związku z tym konfliktem. Tu taka jeszcze anegdotyczna troszeczkę potrzeba przebaczenia. Przykład anegdotyczny dotyczący potrzeb przebaczenia, jeszcze zanim sięgniemy głębiej do z Biblii, do Słowa Bożego i tam relacji na temat przebaczenia. Taka historyjka hiszpańska, może przeczytam, pewna hiszpańska opowieść mówi o ojcu i synu, które oddalili się od siebie po latach zaciętych konfliktów. Syn w końcu uciekł z domu, widząc, że go nie ma. Ojciec ze złamanym sercem wyruszył na poszukiwanie. Szukał całymi miesiącami na próżno. Wreszcie, w ostatecznym akcie desperacji, zamieścił w lokalnej gazecie ogłoszenie. Drogi Pako, spotkaj się ze mną na rynku pod dzwonnicą w sobotę w południe. Wszystko ci wybaczam. Kocham cię, ojciec. Prosta historia, ale efekt był ciekawy. W sobotę na rynku pojawiło się 800 mężczyzn i chłopców o imieniu Pako, którzy chcieli wybaczenia i miłości swoich ojców. To jest historyjka nawet chyba przez Hemingwaya też przytoczona w jakiejś książce. Nie wiem, na ile prawdziwa lub nie, ale chyba obrazuje taką gdzieś tam ukrytą potrzebę przebaczenia, pojednania, której na co dzień może boimy, może wstydzimy się wyrazić, stwierdzając, że to trzeba być twardym i to przebaczenie to jakoś nie pasuje do tego strasznego, twardego życia, otoczenia, w którym mamy się poruszać. I teraz to, co uważam w przebaczeniu jest, to czym jest przebaczenie i może przy okazji, czym nie jest przebaczenie, z tego będzie wynikać. Przebaczenie to wola porzucenia prawa do żalu.
Przebaczenie to wola odsunięcia bolesnej przeszłości. Podkreślam następny raz słowo wola. Decyzja, że nie będziemy dalej cierpieć. My. Wybór nieprzywiązywania dłużej wartości do nienawiści i gniewu. Wola odsunięcia chęci ranienia innych. Wola otwarcia naszych oczu na światło w innych ludziach. I wola rozwijania miłości do tego, kto nas zranił. Chciałbym coś podkreślić, że prawie wszędzie to się zaczyna od wola. Raz to jest wybór, raz to jest decyzja. Przebaczenie jest to coś osobistego, coś w nas. To jeszcze może troszkę to wyjaśnia w stosunku do naszych obaw, że przebaczenie to jest no właśnie coś, czym się już odkrywamy, czym się odkrywamy przed innym, co nas może uczynić słabszym i tak dalej. To wszystko jest w sferze naszej decyzji, podejmowania, że my nie będziemy patrzeć na kogoś z nienawiścią, z żalem, ale będziemy się starać patrzeć z miłością, będziemy starać się o dobro tego człowieka, co może nie jest zbyt naturalne dla wszystkich, dobro tego, który nas zranił. Konsekwencje i działania wynikające z przebaczenia mogą być bardzo różne. Teraz może już sięgnijmy do Słowa Bożego. Przebaczenie, tak jak mówię, z punktu widzenia chrześcijańskiego jest to takie bardzo ładne słowo i bardzo, że tak powiem, pożądane, że ktoś jest przebaczający. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Tak, jeśli potraktujemy jako przebaczenie, jako taką chrześcijańską powinność i w pewnym sensie jakiś koszt, jakiś, cenę z naszej strony, którą zgadzamy się zapłacić, no to jest jakaś granica. Ileś możemy tego zapłacić, ileś tam się możemy wykosztować. W związku z tym, no fajnie, jeśli jesteśmy bardzo przebaczający, tak jak to stwierdził 7 razy, ale odpowiedź Pana Jezusa znacie. To, no można, że tak powiem, się zastanawiać, czemu 77, ale ja to rozumiem, że to była odpowiedź typu, to nie jest kwestia liczenia. Ale to staje naturalne, jeśli będziemy mieli w pamięci to wszystko, co żeśmy do tej pory sobie stwierdzili, że przebaczenie to jest nasza decyzja co do tego, jak my chcemy postrzegać drugiego człowieka. Więc cóż, zadecydujemy, że będziemy postrzegać, potem go zaczniemy postrzegać inaczej. Nie, jeśli to jest nasza decyzja, która w dodatku wydaje mi się jest decyzją pozytywną również dla nas. No, tak jak żeśmy mówili o tej zemście, która wydaje nam się, że jeśli zapłacimy, odpłacimy dłużnikowi, to zanim to zrobimy, to w większości z nas wydaje się, że to będzie właściwe, że poczujemy się lepiej. Potem się okazuje, że nie. W związku z tym, jeśli będziemy wiedzieć, że to jest pozytywna decyzja, decyzja o tym, że przebaczamy, to jest pozytywna decyzja i dla mnie, i dla tego drugiego, i jeszcze może dla całego otoczenia, które czasami w tym uczestniczy, to wygląda to zupełnie inaczej. No wtedy nie musimy liczyć, czy to jest 7, 8, 10 raz. Wtedy stwierdzamy, że robimy to, co najlepsze. Zawsze robimy to, co najlepsze. Tu taki czyjaś myśl, nie pamiętam, która mi się spodobała. Przebaczenie uwalnia umysł i serce od nienawiści, gniewu, goryczy i przynosi uprawniony spokój ducha. Jest zrzuceniem z siebie przytłaczającego ciężaru przykrych uczuć i myśli. Skoro zostałem zraniony, to mogę być tylko uzdrowiony przez przebaczenie. Bardzo mi się podoba to tylko uzdrowiony przez przebaczenie, bo tak jak z tych statystyk wynikało, nam się wydaje, że nasze zranienie możemy w najróżniejszy sposób uleczyć. Właśnie przez wymierzenie sprawiedliwości, przez, no nie wiem, może czasami odizolowanie się od tego kogoś, zapomnienie, ale tak naprawdę to te rany możemy uleczyć tylko w jeden sposób, kiedy my będziemy potrafili przebaczyć.
I teraz przebaczenie, wydaje mi się, z Bożego punktu widzenia, taki wspaniały cytat Księgi Michała. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo reszce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. I z Nowego Testamentu mocne słowa z listu do Rzymian. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg w niebie nie chowa urazy aż do czasu naszego nawrócenia. Tak samo nas kocha, dba o nas, pomaga nam. Nie siedzi tam wypełniony goryczą, czekając, aż odwrócimy się od naszych grzechów. Ma w swym sercu przebaczenie, zanim je docenimy. To jeszcze będzie za chwilkę kwestia przyjęcia, docenienia. Ale to przebaczenie Bóg deklaruje, jak widzieliśmy, zanim jeszcze nawet popełniliśmy grzech. Tutaj dwie takie myśli z listów apostoła Pawła, który, wydaje mi się, podkreślił istotę tego, że może nam się wydawać, ale nie ma innego rozwiązania problemu grzechu, problemu krzywdy niż przebaczenie. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja, gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Troszkę inny motyw do przebaczania, już niezależnie od, nie wiem, postawy chrześcijańskiej. Wiemy, że apostoł Paweł miał tego świadomość, że nieprzebaczanie to jest taka ścieżka, którą się robi szatanowi. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Albo w innych przekładach zapłatą śmierci, zapłatą grzechu jest śmierć, grzech płaci śmiercią. To prawda. Natomiast to, że dostępujemy łaski przebaczenia, to jest dar. Jest to... Potem jest kwestia decyzji, czy chcemy zapłaty, czy chcemy daru, ale to już jest inna sprawa. I teraz kolejny krok, nie wiem, może z innych punktów widzenia, pomysłów na przebaczenie, może to inaczej wygląda, inaczej nazywamy słowa, ale ja, dla mnie to tak wygląda. Przebaczenie, początek, a nie koniec. Jest taki fajny cytat w Księdze Ezechiela, to co tutaj jest przedstawione. I odnowię moje przymierze z tobą i poznasz, że ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się, i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś, mówi Wszechmocny Pan. Przebaczenie jako początek do tego, aby mieć siłę wstydu, siłę nieczynienia zła. Kiedy ja ci przebaczę, mówi Pan, to ty będziesz, nigdy nie otworzysz ust ze wstydu, będziesz pamiętała i wstydziła się. Będziesz świadoma tego, to jest przenośnia mowa o Izraelu. I przebaczenie jest to początek, a nie koniec, jak napisałem, początek pojednania. Do czego potrzebna jest jeszcze wtedy druga strona, odpowiedź na to przebaczenie. Na przebaczenie, które no, z punktu widzenia Bożego to może trudno powiedzieć. Bóg po prostu w moim mniemaniu jest z natury kimś, kto przebacza. Natomiast z punktu widzenia ludzkiego jest to nasza decyzja, że my od tej pory nie chcemy źle dla tej drugiej strony, my chcemy dobrze. My chcemy dobra tego, który nas skrzywdził i będziemy działać, postępować zgodnie z najlepszą naszą wiedzą na ten temat, co jest jego dobre i w jaki sposób powinniśmy się zachować. Te działania mogą być bardzo różne, to sobie zdajecie sprawę. Przychodzi kolejny moment. Kolejny etap, kiedy przebaczenie, czyli ta wola jednej strony, decyzja jednej strony o tym, w jaki sposób ta druga strona ma być traktowana, zderza się z drugą stroną. Ta druga strona może zareagować na to przebaczenie, na naszą decyzję bardzo różnie. Tutaj są przykłady takich może przykrych decyzji.
przykrych reakcji. Reakcja Kaina. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją, można mi ją odpuścić. Jest taka możliwość, że druga strona nie będzie w stanie, może tylko chwilowo, może później coś się zmieni, ale nie będzie w stanie przyjąć przebaczenia. Kiedy uświadomi sobie, nie będzie w stanie zaakceptować, że coś takiego jest możliwe. Z różnych przyczyn. Chociażby z takich przyczyn, że właśnie w swoim życiu nigdy nie zaakceptowała przebaczenia ze swojej strony, więc nie potrafi zrozumieć też, jak wygląda przebaczenie z innej strony. Nie potrafi tego przyjąć. Ewangelia Mateusza. I rzekł Judasz, chodzi o Judasza, tu nie ma go. I rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił. Też tragiczny efekt braku zaakceptowania. Nie wiem, czy Judasz nie był świadom. Wydaje mi się, że Judasz po 3,5 latach z Jezusem, jeśli normalnie by pomyślał, nie wiem, przyjąłby, znaczy byłby świadomy tego, że Jezus wybaczyłby mu to, a mimo wszystko nie był w stanie tego przebaczenia przyjąć. I bardzo kontrowersyjny tekst, albo mocny, może nam powiedzieć, kiedy mamy do czynienia w modlitwie pańskiej ze słowami: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. I potem jeszcze nawet w Ewangelii Mateusza mamy zapisane, na koniec tego Jezus podkreśla to w komentarzu: bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Czyżby jakiś warunek odpuszczenia? Tego bezwarunkowej Bożej miłości, bezwarunkowego odpuszczenia grzechów? Warunek przebaczenia? Chyba nie. Przebaczenie Boże, tak jak czytaliśmy wcześniej, jest bezwarunkowe. No jeszcze wcześniejsze, nawet zanim przestąpimy ten grzech. Natomiast po to, żeby ten mogło to iść dalej, żebyśmy przebaczenie doprowadziło do pojednania, to musimy, albo ta strona, której się przebacza, musi zrozumieć w ogóle, o co chodzi. Musi to przyjąć. Tu mamy powyżej dwa przykłady osób, które nie były w stanie przyjąć przebaczenia, albo nie rozumiejąc tego, albo nie akceptując, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Jeśli dla kogoś w zasadzie liczą się tylko rachunki, bilans musi się zgadzać, bilans musi wyjść na zero, no to przebaczenie jest czymś abstrakcyjnym. Jest napisane o szatanie, że nauczył nas nieuczciwego handlu, czy jak to tam jest w księdze Ezechiela. Wszystko musi być coś za coś. I w tym momencie przebaczenie nie ma sensu, no bo to jest jakaś abstrakcja w stosunku do takiej sprawiedliwej zapłaty za cokolwiek. Pamiętacie początek Księgi Joba, kiedy szatan rozmawia z Bogiem i pyta się, czy za darmo Job ci jest taki wierny? Nie da się za darmo nic, prawda? I w tym świecie bardzo wiele rzeczy nas uczy, że nie ma nic za darmo. I żyjąc tak kolejne, nie wiem, dni, miesiące, lata w takiej rzeczywistości, możemy też dojść do wniosku, że nie istnieje coś takiego jak za darmo. Wobec tego przebaczenie nie istnieje. Przebaczenia nie ma. To jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie przyjąć. I może taki efekt potem wyjdzie. My nie będziemy potrafili przebaczyć i my nie będziemy w konsekwencji potrafili przyjąć przebaczenia. To, przed czym ostrzega Jezus w tych słowach. Jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych, nie będziecie w stanie przyjąć przebaczenia, nie będzie pojednania. Tu taki cytat z Lewisa. Być chrześcijaninem znaczy przebaczyć nieprzebaczalne, gdyż Bóg tobie przebaczył nieprzebaczalne. To mi się właśnie kojarzy z tym, że tutaj musimy wyjść poza schematy, co ile kosztuje i co może być za darmo i co może ile kosztować. Kiedy rozmawiamy o przebaczeniu, zdecydowanie musimy wyjść poza schemat, ile co kosztuje i co jest ile warte. Bóg przebacza nieprzebaczalne, czyli niemożliwe z punktu widzenia
handlu, spłaty i w związku z tym my też, będąc jego naśladowcami i chcąc zrozumieć, jak wygląda, jak wyglądają te transakcje, które nie są takimi transakcjami handlowymi, jakich uczy nas szatan, być chrześcijaninem, znaczy przebaczać nieprzebaczalne. Tu taki przykład może niechrześcijański, a jednak wskazujący na sygnał, że to przebaczenie ma znaczenie również dla innych ludzi. Też prawdopodobnie historyjka, nie wiem czy prawdziwa, czy nie, jeden z tybetańskich mnichów aresztowanych przez chińskich żołnierzy po 15 latach więzienia i tortur tak odpowiedział na pytanie Dalai Lami, czy się bał? Odpowiedział, bałem się, bardzo się bałem, że stracę życzliwość do moich katów, że nie będę potrafił przebaczyć. Jest takie niebezpieczeństwo. Jezus też przed tym ostrzegał. Pamiętacie w 24 rozdział Ewangelii Mateusza, kiedy uczniowie pytają się na temat różnych rzeczy dotyczących końca świata. Między innymi Jezus przestrzega przed zwiedzeniami, ale też przed jakimi zwiedzeniami? Od 9 wersetu. Wtedy wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie wiem jak wy, ale ja tu czytam jeden z elementów tego zwiedzenia i to taki bardzo niebezpieczny. Kiedy może będziemy doznawali prześladowań, będziemy w trudnych sytuacjach, będziemy właśnie krzywdzeni i okaże się, że gdzieś doszliśmy do granicy możliwości przebaczenia, no bo żeśmy tego jakoś nie zrozumieli albo rozumiemy to w inny sposób. Efekt jest taki, że kiedy to bezprawie się rozmnoży, to miłość wielu oziębnie. I znowu taka przypowiastka, ale sądzę, że też bardzo, bardzo prawdziwa. By wybaczyć, nigdy nie jest zbyt wcześnie. By wybaczyć, nigdy nie jest zbyt późno. Ile potrzeba na to czasu, to zależy od ciebie. Jeśli uznasz, że to nigdy nie nastąpi, tak się stanie. Jeśli uznasz, że potrwa to 6 miesięcy, tyle ci to zajmie. Jeśli uznasz, że potrzebujesz sekundy, sekunda wystarczy. Bo jest to nasza decyzja, jest to coś, na co my się decydujemy. Decydujemy się, że my w ten sposób chcemy traktować naszego prześladowcę. Przebaczenie jest aktem miłości nieprzyjaciół, a taka miłość może być jedynie darem Boga, który kocha wszystkich ludzi. Do przyjęcia tego daru potrzebne jest pogłębienie naszej relacji z Bogiem poprzez modlitwę, przez zaufanie i otwarcie się na Boga. I z listu 2 do Koryntian, tam są takie słowa. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Przebaczył nam i kiedy odpowiedzieliśmy na to przebaczenie, kiedy zrozumieliśmy to wszystko, mogło dojść do pojednania i my mamy to samo zadanie. Służbę pojednania, która nie może się inaczej zacząć jak od naszego przebaczenia. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. I taka myśl na koniec. Przebaczeniem nie zmieniamy przeszłości, chociaż może nawet byśmy chcieli gdzieś cofnąć coś, co się wydarzyło. To była też taka historyjka, przypowieść o tym, jak ojciec uczył swojego syna tego konsekwencji złych zachowań, konsekwencji jego nieposłuszeństwa, konsekwencji jakichś grzechów. Kiedy za każdym razem, kiedy coś się złego wydarzyło, kazał mu wbijać w deseczkę gwóźdź. I tak już jak w tej deseczce było dużo gwoździ, no to teraz mówi, no to teraz rozwiązujemy sprawę, powyciągaj te wszystkie gwoździe. No i faktycznie gwoździe się udało wyciągnąć, tylko ta deseczka już nie była taka sama. Tam te dziury były po tym, co się wydarzyło. W związku z tym przebaczenie to nie jest zaklinanie przeszłości, zmienianie tego, co się wydarzyło. Na siłę może nie jest zapominaniem o tym, co się wydarzyło. To jest zmiana naszego stosunku do tego, co się wydarzyło. Zmiana stosunku przede wszystkim do tego, kto jest z nami w konflikcie.
I jest to działanie skierowane, to też musimy sobie zdawać, skierowane na przyszłość, na teraźniejszość i na przyszłość. Przeszłości tym nie zmienimy. I taki cytat, który skojarzył mi się z tą myślą z Mateusza 18 rozdziału. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.